Jesteśmy świadkami odbioru pierwszego odcinka drogi powiatowej w tym sezonie. Wykonawcą jest firma lubańska. Jest to bardzo ważna droga. Najkrótsza droga między Bolesławcem a Lubaniem. Odcinek między Ocicami a Gościszowem. Jest to droga, która jest robiona systematycznie przez powiat bolesławiecki i gminę, a właściwie miasto Nowogrodziec od 5 lat. Aktualnie oddajemy odcinek 835 metrów. Droga o szerokości 6 metrów. Widać, bardzo ładnie zrobione są pobocza, pogłębione są rowy. Trzeba dodać, że łączna grubość warstwa asfaltu to jest 9 cm, warstwa wiążąca to jest 5 cm i warstwa zewnętrzna 4 cm. Taki standard pozwala na bezproblemowe funkcjonowanie drogi gdzieś w granicach do 12 lat. Dopiero po 12 lat ona się zaczyna sypać. To zadanie jest realizowane, tak jak powiedziałem wcześniej, już od lat i tu chciałem serdecznie podziękować panu burmistrzowi Relichowi, który po prostu od lat współfinansuje realizację tej drogi, która na przykład dla mieszkańców Gościszowa jest drogą życia, bo to jest najkrótsza droga do Bolesławca. Zostaje nam jeszcze na tym odcinku kawałek, to jest 1600 metrów do zrobienia między Gościszowem a Ocicami oraz 1800 metrów między Gościszowem a Mściszowem. Cieszymy się, że wspólnie z powiatem bolesławieckim wykonaliśmy kolejny odcinek drogi. Szczególnie mieszkańcy Gościszowa zabiegali od wielu lat. Dzięki współfinansowaniu to 50% zostało zrealizowane zadanie w 100% do granicy gminy. Chcemy, aby kolejny odcinek był wykonany we współpracy z gminą Bolesławiec, z wójtem panem Andrzejem Budkowskim. I mam nadzieję, że w tym wypadku trzy samorządy, czyli gminy i miasta Nowogrodzic, gminy Bolesławiec i powiatu bolesławieckiego w przyszłym roku dojdą do porozumienia i to zadanie zrealizują.